Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Ewangelizacja i katecheza podstawowym zadaniem Kościoła, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 5 grudnia 1984 roku. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Jakżeż uwierzą, skoro nie usłyszeli? Znajdujemy się w Jerozolimie w dniu pięćdziesiątnicy. Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku zostali napełnieni Duchem Świętym. Równocześnie dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i ukazały się im też języki jakby z ognia nad głowami zebranych. Wieczernik, dotąd zamknięty, stanął otworem i apostołowie wyszli na spotkanie przybywających w tym dniu pielgrzymów żydowskich z różnych krajów i narodów. Wszyscy oni zdumieli się bardzo, słysząc apostołów, o których wiedzieli, że są Galilejczykami, przemawiających w różnych językach, tak jak im duch pozwalał mówić. Wówczas do zgromadzonej wokół wieczernika Rzeszy przemówił Piotr, powołał się na proroka Joela, który zapowiada wylanie Ducha Bożego na wszelkie ciało, a następnie przedstawił zebranym sprawę Jezusa z Nazaretu. Bóg potwierdził mesjańskie posłannictwo Jezusa niezwykłymi czynami, cudami i znakami. A gdy Jezus został wydany, przybity do krzyża i zabity, wówczas Bóg potwierdził jego posłannictwo z Wskrzesił go zerwawszy więzy śmierci. Piotr odwołuje się w tym miejscu do Psalmu XVI, w którym zawiera się zapowiedź zmartwychwstania. Nade wszystko zaś odwołuje się do świadectwa wszystkich apostołów. My wszyscy jesteśmy tego świadkami. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Wraz z wydarzeniem Pięćdziesiątnicy rozpoczął się czas Kościoła. Ten czas Kościoła oznacza także początek ewangelizacji apostolskiej, Przemówienie Szymona Piotra jest pierwszym aktem ewangelizacji. Apostołowie otrzymali od Chrystusa polecenie, aby iść na cały świat, nauczając wszystkie narody. Oto rozpoczynają wypełniać to polecenie, naprzód w Jerozolimie, wobec własnego narodu, ale równocześnie też wobec zebranych tam przedstawicieli różnych narodów i języków. Głoszenie Ewangelii wedle polecenia odkupiciela odchodzącego do ojca jest związane z wezwaniem do chrztu w imię Trójcy Przynajświętszej. Tak więc w Dniu Pięćdziesiątnicy na pytanie słuchaczy – Cóż mamy czynić, bracia? – Piotr odpowiada – Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa. Ci więc, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. W ten sposób narodził się Kościół jako społeczność ochrzczonych, którzy trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Narodziny Kościoła idą w parze z początkiem ewangelizacji. Można powiedzieć, że jest to równocześnie początek katechezy. Od tej pory każde przemówienie Piotra jest nie tylko ogłoszeniem dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. A więc aktem ewangelizacji ale spełnia również funkcję pouczenia, przygotowującego do przyjęcia chrztu jest katechezą chrzcielną. Z kolei zaś owotrwanie w nauce apostołów, pierwszej Wspólnoty Ochrzczonych, stanowi wyraz systematycznej katechezy Kościoła u samych jego początków. Do tych początków stale się odwołujemy jeśli Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam, to owej tożsamości. Odpowiada we wszystkich stuleciach i pokoleniach ewangelizacja i katecheza Kościoła. Również i w naszej epoce po Soborze Watykańskim II dwa kolejne zebrania synodu biskupów pracowały nad sprawą ewangelizacji i katechezy w posłannictwie Kościoła w świecie współczesnym. Owocem tej pracy są dokumenty papieskie Ewangelii Nunciandi oraz Katechezi Tradende. Wyjaśniają one, na czym polega ścisły związek katechezy z ewangelizacją i wskazują, jaka jest właściwa funkcja jednej i drugiej. Jeśli Kościół ma również w naszej epoce trwać w nauce apostołów, w tym celu nieodzowne jest niestrudzone głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, a równocześnie systematyczna katecheza wedle wskazań dokumentu Katechezi Tradendę. W dniu pięćdziesiątnicy Szymon Piotr zapoczątkował w Jerozolimie katechezę Kościoła. Jego obecny następca na rzymskiej stolicy biskupiej uważa za swój szczególny obowiązek kontynuować tę piotrową posługę. Od dzisiejszej Audiencji Generalnej pragnie więc zapoczątkować szereg pouczeń o całokształcie prawd wiary i moralności chrześcijańskiej w ramach systematycznej katechezy pragnie przedstawić Wam i całemu chrześcijańskiemu ludowi wielkie rzeczy, które Bóg w swojej miłości objawił nam i uczynił dla nas, a także rozważania doktrynalne, które od wieków aż po dzień dzisiejszy Kościół prowadzi na ich temat. Do Ducha Świętego, który w dniu pięćdziesiątnicy kierował pierwszą katechezą Szymona Piotra, zwraca się z pokorną prośbą o światło i łaskę słowa apostolskiego. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl audiencji środowych – systematyczną katechezę, to znaczy podstawowy wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej. Do takiej katechezy, która łączy się jako następny etap z ewangelizacją, przygotował nas Synod Biskupów w roku 1974 i w 1977 przez dwa swoje miesięczne posiedzenia a z kolei dokumenty, które z tego synodu wynikły, mianowicie Ewangelii Nunciandi oraz Katechezi Tradende. Pragnę równocześnie spełnić to, co stanowiło pierwsze zadanie św. Piotra. Wiadomo, że papież jest następcą Piotra na stolicy rzymskiej. Zadanie głoszenia Chrystusa z Zmartwychwstałego, który jest Zbawicielem i Katechezy przygotowującej do chrztu, a także stale przygotowującej ochrzczonych do życia po chrześcijańsku, które spoczywa na całym Kościele, w pierwszym rzędzie spoczywa na następcy Piotra, na papieżu. Pragnę więc to zadanie spełnić, nawiązując w dzisiejszej pierwszej katechezie do przypomnienia dnia pięćdziesiątnicy, kiedy to ewangelizacja i równocześnie katecheza Kościoła rozpoczęły się przemówieniem świętego Piotra. Proszę równocześnie Ducha Świętego i Was wszystkich, drodzy bracia i siostry, moi rodacy, o modlitwę, abym to zadanie ważne dla Kościoła w każdej epoce, a zwłaszcza w naszych czasach posoborowych, mógł dobrze, z pożytkiem spełnić. Równocześnie Wam, obecnym, i przez Was wszystkim w ojczyźnie przekazuję najlepsze życzenia dobrego przygotowania się do świąt. Przez Adwent i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Panie Rosjan, jestem. Sam, kielicha tu. Adweni, jak rejunt, tu. Pijak wolunta Sì, in cielo ed in terra. Padre nostro, quotidiano da noi soli è, che dimette vita nostra, si sì, pur del nostro inizio e vittorio nostri, e tre os induca in tentazione.